rząd. Dobrze, teraz zobaczcie, bo ja bym chciał się na chwilę zatrzymać przy tej, jeśli pan pozwoli, na chwilę chciałem się zatrzymać przy tym potencjalnym odświeżeniu polskiej sceny politycznej, czego jaskółką ma być na przykład nowa prawica w Sejmie, bo to jest ciekawa prawidłowość. Rząd Millera upadł na taśmach. Rząd Kaczyńskiego upadł na taśmach. Rząd nie Tuska... na taśmach, rząd Kaczyńskiego na, gwoździe, na aferze gruntowej. No dobrze, ale początkiem były taśmy rejestrowane w pokoju pani Merkel. Na braku większości. Rząd Tuska się chwieje na taśmach. Te rządy odchodzą po podobnych aferach, a żaden z nich nie załatwił dotąd tych najbardziej kluczowych dla Polaków spraw. Mamy ciągle bałagan w finansach publicznych, ciągle kłopoty z ubezpieczeniem, z rentami, z emeryturami, no z wojskiem coraz mniejszy, chociaż różnie mówią. Bankrutujący system ubezpieczeń społecznych. Te sprawy są niezałatwione od 25 lat. Otóż, jak mówił święty pamięci Stefan Kisielewski, socjalizm jest to ustrój, w którym bohatersko pokonuje się trudności nieznane w żadnym innym ustroju. Więc trudności wam narastają i trzeba je stale rozwiązywać w ten czy inny sposób, gdy my nie mamy żadnych trudności. Wiecie, czcigodna pani posłanka mówiła tutaj o, że ja mówię o złodziejach. Ja już wiele razy przepraszałem za tych złodziei. To nie są złodzieje, tylko bandyci. Ten, kto obrabował, ten, kto zabiera Kowalskiemu, żeby dać Wiśniewskiemu, jest takim samym bandytą jak Janosik. Prawda? I Janosika powieszono za ziobro. Ale to pan chce obrabować emerytów z ich emerytur. No wyście obrabowali ludzi z dwóch lat mężczyzn, a z siedmiu lat życia obrabowaliście kobiety z siedmiu lat, a mężczyzn z dwóch. A my przecież obiecujemy odwrotnie, że to cofniemy. A pan jeszcze kłamie bezczelnie. Nie kłamie. Pan kłamie najbezczelniej w świecie. Wyrazem tego, że nie kłamie, jest to, że pan się denerwuje. Gdybym kłamał, mówiłby pan nie, spokojnie. Nie, proszę otóż pana. To właśnie to, nie, zdenerwowanie tacy, jest tacy, świadectwem tacy trenowani, tacy tresowani jak pan. Mają to świetnie opanowane, są na takie kursy przechodzicie, a ja reaguję na kłamstwo impulsywnie i na bezczelne kłamstwo. Przecież widzi pan, to wyście obrabowali mężczyzn z dwóch lat i kobiety z siedmiu lat życia. A pan tak, chce im odebrać emerytury. Ja przeciwnie mówię, że wszystkim będziemy płacili. Jak pan nie kłamie do cholery jasnej, no?